Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w prawie: Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. On odparł: I wam, uczonym w prawie, biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Faryzeusz jest zadowolony z siebie. Jezus piętnuje to, w czym on upatruje swoją wielkość. Jakie to jest ważne zobaczyć, że to, co jest dla mnie jako człowieka wielkie, u Boga może być małe, mizerne, nic nieznaczące. Faryzeusz jest przekonany o swojej prawości i ta opinia innych o nim jest dla niego niezwykle ważna. Warto zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często bardziej nam zależy na opinii człowieka, ludzi, środowiska, aniżeli na tym, co mówi Pan, co On o mnie myśli. I to, co faryzeusz robi, robi na pokaz, żeby zaistnieć, żeby błyszczeć, jak to się dużo w mediach też mówi, być gwiazdą. Więc nawet niektóre osoby posuwają się do skandalu, do rzeczy przykrych, takich deprecjonujących ich jako ludzi. Niech mówią o mnie, choćby mieli mówić źle. Faryzeusz podporządkowuje się prawu. Uważa, że tak czyniąc on zbawia i usprawiedliwia siebie. Jest człowiekiem, który zadręcza się, aby zachować prawo. On nie czyni tego z serca. On nie czyni tego z miłości do Jahwe, do Boga. Ale on to czyni z pewnego musu. Jego nie niesie miłość. Bóg według niego jest bardzo surowym sędzią, który łatwo dopatruje się w człowieku winy. Dlatego faryzeusz, on nie chce Bogu w niczym podpaść. Ja wszystko wykonuję, Boże, tak jak ustaliłeś to w prawie. I celem faryzeusza jest żyć w taki sposób, żeby nie popełnić nawet najmniejszego wykroczenia. Zobaczmy, my nie jesteśmy w stanie nie popełniać wykroczeń. My nie jesteśmy w stanie nie grzeszyć. Sprawiedliwy 77 razy na dzień upada, mówi Biblia. Sprawiedliwy. Ten, który się stara być wiernym Panu Bogu. My do końca życia będziemy grzesznikami. Faryzeusz nie wierzy w miłość Boga i to jest jego dramat. On nie wierzy, że jest przez Pana Boga kochany bez względu na to, jak żył, jak żyje, jak żyć będzie. On jest kochany, bo Bóg kocha grzeszników. Jeżeli Bóg jest surowy, jeżeli nie ma litości, faryzeusz musi przestrzegać litery prawa. To, co u faryzeusza było dramatyczne, to ten nieprawdziwy obraz Pana Boga jako takiego surowego, pozbawionego miłosierdzia. Jest w nim strach przed Bogiem, wręcz przerażenie. Faryzeusz boi się Boga. Ale to jest taki lęk też psychiczny. Tam nie ma bojaźni Bożej. Bojaźni, która wskazuje na to, że jest w nim podziw dla Pana Boga, dla Jego miłości, dla Jego przebaczania nieustannego. On boi się, ale strach ukrywa pod maską zadowolenia. Faryzeusz przede wszystkim widział prawo. Dla niego ważna jest litera prawa. Jezus mówi o duchu,
o duchu prawa. Nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. Odpowiednio zinterpretować, pokazać, tak jak przekazał mu Ojciec. I prawo jednak nie ma racji bytu, jeśli nie łączy się z wiarą i miłością Pana Boga. Zobaczmy, że my nie jesteśmy w stanie zachować przykazań, kiedy Boga nie kochamy. My nie jesteśmy w stanie pójść na mszę świętą, nie jesteśmy w stanie spowiadać się, dlatego że na przykład nie ma w nas wystarczającego poczucia grzechu. Tam, gdzie nie ma człowiek w swoim życiu smaku miłości Boga, tam nie będzie chciał się uwolnić z tego wszystkiego, co jest zaprzeczeniem tej miłości. Faryzeusz boi się, ale strach ukrywa. Dla faryzeusza akceptacja przez Boga to była sprawa drugorzędna. Natomiast dla Chrystusa jest odwrotnie. Być miłym Panu Bogu to jest sprawa najważniejsza. Jezus przyszedł dla grzeszników. I kiedy grzesznik kocha, bo grzesznik może kochać Boga, prawda? I grzesznik może być blisko Pana Boga. I ta bliskość i miłość jest lecząca. Nie można uwolnić się od grzechu, nie kochając, będąc daleko, nie patrząc na Jezusa ukrzyżowanego z zaufaniem. Jak nie patrzę na krzyż, nie mogę być uzdrowiony, bo uzdrowienie płynie z męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Postawa, którą głosi Ewangelia, to jest postawa dziecka, które doświadczyło przede wszystkim miłości i stara się postępować jak najlepiej, dlatego że jest kochane. Dlatego zobaczmy, w naszej chrześcijańskiej wierze najważniejsze jest przyjąć miłość Boga. To jest najważniejsza sprawa. Jak przyjmę miłość Pana Boga, to wtedy wszystko dla mnie staje się możliwe. Wszystko staje się możliwe. Pokonanie każdej pokusy, każdej trudności. Bo człowiek staje się mocny mocą tego, który go miłuje ponad wszystko. W przekonaniu faryzeusza akcent kładzie się na własne osiągnięcia i siłę, podczas gdy w Ewangelii akcent położono na miłość Boga. Kiedy człowiek uwierzy w to, że może, Bóg nie może mu pomóc. Kiedy człowiek uwierzy w to, że może, on równocześnie uznaje, że jest mocny, a jak jest mocny, to on sobie poradzi. Dlatego Chrystus wskazuje, dlatego święty Paweł często przypomina, ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Bo w niedomaganiu łatwiej o ufność, łatwiej o zawierzenie. I dla faryzeusza podstawowe znaczenie ma jego własny wysiłek. Natomiast dla człowieka wiary największe znaczenie ma jego ufność i miłość Pana Boga. Pójdźmy tą drogą. Ufność i miłość Boga.